Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Profesor Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry, panie profesorze, panie ministrze, panie premierze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I do tego warto dodać panelista, który otwierał tegoroczne forum ekonomiczne. W pierwszych słowach pan premier powiedział, że to w zasadzie Zachód zawiódł, że wojna na Ukrainie to jest przykład tego, jak świat zachodni zawiódł swoich partnerów. No nie tyle otwierałem, co uczestniczyłem w otwierającym panelu na sesji plenarnej. I temat dotyczył Europa, a wojna. Więc cóż innego mogłem powiedzieć poza tym, że Europa Zachodnia, Unia Europejska w dużej mierze zawiodła. Była także nieprzygotowana i to jest szeroko pojęta przyczyna moim zdaniem tego zawodu, bo była nieprzygotowana na bardzo wielu wymiarach, o których my wiemy, począwszy od obłędnej polityki, nieodpowiedzialnej polityki energetycznej, a skończywszy na projekcie ideologicznym, który forsuje na siłę i który niestety także w obszarze na przykład energetycznym bardzo drogo nas wszystkich kosztuje i będzie kosztował jeszcze bardziej, jeżeli się nie wycofają z tego. Ale też pan premier powiedział o kwestii mediów, że media też nie były gotowe na tą wojnę. Ale rzeczywiście, bo przecież media zachodnie mają problem z oligarchią, mają problem z silną władzą polityczną czy biurokratyczną. Znamy doskonale przypadki, kiedy tak zwane wolne media zachodnie nie reagowały na zjawiska zupełnie oczywiste. Tymczasem media dla demokracji są potrzebne jak woda, jak chleb, jak powietrze. To jeszcze powiem więcej. Cytując pana premiera sprzed kilku minut, powiedział pan, że jest deficyt demokracji. To też jest słabością Zachodu, czy szerzej Unii Europejskiej. A to jest taka ciekawa rzecz, ponieważ teza o deficycie demokracji istnieje w kręgach politologów jako główna teza charakteryzująca kłopoty Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, co najmniej od 20 lat, jak nie dłużej. Ja jako socjolog, chociaż nie specjalizowałem się w tych kwestiach, doskonale pamiętam w każdym artykule, także polskich socjologów, politologów dotyczących Unii Europejskiej, mówiło się o deficycie demokracji. No jakoś tak się stało nagle, że gdy Donald Tusk doszedł do władzy, to socjologowie przestali mówić o deficycie demokracji w Unii Europejskiej. No śmiech na sali. Tak, to jest instytucja, która charakteryzuje się wielkim deficytem demokracji. Tam ciała wybieralne, głos ludu czy suwerena jest zastępowany przede wszystkim przez olbrzymią biurokrację. No siła Komisji Europejskiej, tych biurokratów jest przepotężna. Oni decydują na najróżniejszych kamieniach milowych. Oczywiście to później jest politycznie podtrzymywane o rzucaniu kłód pod nogi, o olbrzymiej biurokracji, którą tu widzimy, na przykład jeżeli chodzi o dostęp do funduszy europejskiej, a po drugiej stronie mamy doświadczenia, jak płynnie pieniądze polskiego budżetu przechodziły, czy to do przedsiębiorców, czy w tej chwili do samorządowców, bez tak wielkiej biurokracji. No to jest cecha Unii Europejskiej, plus hipertrofia, jeżeli chodzi o pozycję ekspertów i sądownictwo. Sądownictwo europejskie, które głównie jest przecież wyznaczane przez polityków, tam politycy zasiadają, ludzie, którzy na ogół nie mieli nic wspólnego w tych różnych trybunałach europejskich z sądownictwem, z nominacji politycznej i decydują o tak sprawach decydujących, jak na przykład bilans energetyczny w Polsce w związku z tymi karami na Turów. No obłęd zupełny. Na ile jest tak, że tego typu Unia Europejska osłabia Zachód w konfrontacji z Rosją? Myślę, że bardzo osłabia. No Zachód zresztą nieprzypadkowo także infiltrował. Ja już nie miałem o tym czasu mówić, ale to jest przecież też obszar, który jest niebywale szeroki, a jednocześnie znany. No przecież my wiemy doskonale, jak Rosja Putina infiltrowała i osłabiała Europę Zachodnią, prawda? Poprzez działanie oligarchów, poprzez działanie swoich spółek, poprzez wciąganie elit zachodniej Europy do spółek rosyjskich na wysokie stanowiska. No w ten sposób się tworzy oligarchia, bo oligarchia to jest ta skorupa rządząca, polityczno-biznesowa, która wszystko robi, żeby zapewnić sobie trwałość rządzenia.
Na ile jest także słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział dość tego kilkukrotnie, to powtarzając nawet ostatnio na spotkaniu w Nowym Targu, na ile to jest nie tylko aspekt rywalizacji czy pewnego sporu kompetencji między polskim rządem a Komisją Europejską, ale także wymiar relacji wojny na Ukrainie i szerszego kontekstu. No, za tym jeszcze stoi łamanie traktatów. No przecież Unia Europejska, próbując na nas wymusić różnego typu decyzje ideologiczno-polityczne, a wprost mówiąc wymusić zmianę rządu w Polsce, łamie traktaty. To jest zupełnie oczywiste, ale łamie także wartości europejskie, które stały u podstaw powstawania wspólnoty europejskiej. To też jest oczywiste, więc myśmy starali się być cierpliwi, bo rozumiemy tą skomplikowaną sytuację, ale ta presja nagiej siły politycznej z Zachodu była tak bezczelna, że musieliśmy w pewnym momencie powiedzieć stop. Panie premierze, panie profesorze, to jedno pytanie do polskiej polityki. Mateusz Morawiecki przychodził na fotel premiera jako ta osoba, która miała uzdrowić, znormalizować i ułatwić kontakty z Komisją Europejską. Jak ta misja się pana premiera powiodła? I bardzo wiele zrobił, ponieważ wykazał dowodnie, że to po stronie Unii są problemy, a nie po naszej stronie, ponieważ wykazał i dobrą wolę, i profesjonalizm, i cierpliwość, i naprawdę dla Polski bardzo wiele wywalczył. Proszę Państwa, to proszę nie ulegać takiemu złudzeniu, że prawda, wielkim krzykiem od samego początku i wetami można było coś więcej wywalczyć. Niewiele można było wywalczyć. Natomiast co można było zrobić? No, mówiąc brutalnie, oszczędzać czas, czy kupić czas dla pewnych działań, przede wszystkim dla rozwoju gospodarczego, który w Polsce się cały czas dokonywał. Przecież Polska z kwartału na kwartał staje się państwem silniejszym gospodarczo i dlatego te negocjacje z Unią były konieczne. To nie jest prawdą, że można było wszystko od razu zrywać, stawiać się i tak dalej. Premier kupił czas. Tak, kupił czas, żeby Polska mogła poradzić sobie z wieloma problemami, żeby mogła się także rozwijać dalej gospodarczo, żeby można było także kontynuować bez problematyczne i ze wspaniałymi efektami, bo także z polskimi pieniędzmi i z polskimi specjalistami wydawanie tych funduszy europejskich. My jesteśmy liderem, jesteśmy najbardziej kompetentni w tych sprawach, potrafiliśmy to zrobić i potrafimy, jesteśmy otwarci na dalszą współpracę z Unią Europejską, ale nie z Unią Europejską, która krótko mówiąc stosuje wobec nas metody, mówiąc bardzo delikatnie i dyplomatycznie, nie fair. Ten czas zakupiony już się skończył? Taka jest nasza w tej chwili decyzja polityczna, przekonanie. No jeżeli pan premier się zgodził na pewne relacje czy pewne zależności pomiędzy kontynuowaniem bliskiej współpracy, powiem tak, z Unią Europejską, a tak zwaną praworządnością, ale ta praworządność była bardzo precyzyjnie zdefiniowana, proszę Państwa. Nie miała dotyczyć wszystkiego, co się tam komuś podoba w Unii, prawda? Ponieważ sprawy sądownictwa przynależą do państw unijnych, a nie do Komisji Europejskiej. I to jest oczywiste. Natomiast myśmy się zgodzili na to, że oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie korupcyjne przy wydawaniu środków europejskich, jesteśmy absolutnie transparentni i otwarci. Panie premierze, ale na nic więcej żeśmy się nie godzili. Gościem Radia Wnet profesor Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów. Pan profesor był osobą, czy jedną z najważniejszych osób tworzącą program Prawa i Sprawiedliwości. Osobą, która angażowała się w szerokie prace koncepcyjne. Na ile jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość cały czas ma ten powiew świeżości? Bo teraz będzie nowa kampania wyborcza, trzeba będzie mieć nowy program, nowe idee, nowe pomysły. Jakie to mogą być idee i pomysły? Ja bym chciał, żeby każda partia polityczna w Polsce, a także i w Europie miała takie programy, jak myśmy przygotowywali przez lata, bo to jeszcze także przedtem, zanim ja wspomagałem ten proces, bo faktycznie redagowałem czy współredagowałem program
na obie te główne kampanie parlamentarne, ale to był oczywiście program, który wynikał przede wszystkim z decyzji programowych Jarosława Kaczyńskiego i władz partii. Natomiast myśmy faktycznie redagowali, przedstawiali różne programy. To był program, jak Państwo pamiętacie, przedstawiany kiedyś na konferencji w Katowicach w 2015 roku, później przed ostatnimi wyborami także żeśmy go przedstawiali. Był wydrukowany, to jest poważny dokument. Naszym problemem jest to, że myśmy go prawie w całości zrealizowali. A teraz są też nowe warunki, przyszła pandemia, jest wojna. A drugi problem jest to, że ostatnie 3 lata, to jest po prostu historia przyspieszyła. Będzie nowy program, pandemia, zupełnie wojna. Nowy program? Tak, będzie, ale ja się nie spodziewam jakichś fajerwerków, ponieważ kierunki są wyznaczone, prawda? Nasze kierunki są wyznaczone. To jest baza społeczno-rodzinna, ja bym powiedział. Polska rodzina odzyskała swoją podmiotowość. Miliony ludzi zostało upodmiotowione przez nasze programy społeczne i przez generalnie realizację naszego programu w wielu wymiarach. Ale to są także bardzo odważne decyzje inwestycyjne. Tych programów wiodących jest kilka, znamy je mniej więcej. Także na przykład ostatnie decyzje o transferach do samorządów. To są wszystko rzeczy prorozwojowe. A nie jest tak, panie premierze, że plan Morawieckiego się wyczerpał, że gdzieś potrzeba nowej, średniookresowej strategii dla rządu? Znaczy my w tej chwili musimy oczywiście stosować pewnego rodzaju rozwiązania programowe, które są reakcją na zmieniającą się rzeczywistość. Jeżeli uderzyła z nas pandemia, to musieliśmy wesprzeć polski biznes tymi miliardami. Ponad 200 miliardów poszło do przedsiębiorców Polski. Utrzymało nam wzrost gospodarczy, utrzymało miejsca pracy, nie mamy bezrobocia. Tak, jest pewien by effect, czyli trochę inflacja, chociaż inflacja głównie jest spowodowana oczywiście wojną na Ukrainie. I mamy projekty inwestycyjne, które realizujemy i będzie jeszcze pewna oferta programowa, tylko ona musi być dostosowana do obecnych warunków. A nie powiedziałem jeszcze o tym, bo to jest sprawa dominująca w związku z wojną. Wielkie wydatki wojskowe. Polska już od dawna zaczęła wydawać więcej. Jak myśmy przyszli do władzy, pieniędzy na obronę, bo byliśmy mądrzejsi niż nasi poprzednicy, a teraz musimy to zrobić skokowo, bo Putin musi wiedzieć, że tutaj nie ma czego szukać. I teraz na deser pytanie do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o zmiany w Telewizji Polskiej. Co to oznacza? To jest przedwcześnie, żeby komentować. Ja znam obu panów, i Jacka Kurskiego, i Mateusza Matyszkowicza. Z jednym i z drugim bardzo blisko współpracowałem w niektórych obszarach, chociaż nie byłem politycznie odpowiedzialny za media. Natomiast wiele projektów wspólnie robiliśmy, czy to w kulturze, czy ostatnio przygotowaliśmy wspólnie kampanię bez przedawnienia związaną z naszym raportem o stratach wojennych i reparacjach. Więc pozytywnie oceniam tę współpracę i mam nadzieję, że będzie to płynne przejście i dalszy rozwój polskiej telewizji. Politycznie co to oznacza? Nie skomentuję panu tego, bo nie mam tutaj pomysłu. Tak jak to było interpretacyjnego, tak jak to było przekazane, wydaje mi się, że to jest rodzaj kontynuacji, przejście do innych zadań. Jacek Kurski jest członkiem naszego ugrupowania politycznego, naszej Zjednoczonej Prawicy i na pewno będzie osobą przydatną w dalszej walce o dobro Polski. Profesor Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, był gościem Radia Wnet tutaj z forum w Karpaczu. Panie premierze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.